Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Nie z warsztatu, tylko z kuchni, gdzie podgrzewam już sobie, moi drodzy, barwnik. Na razie go wyłączę. Barwiłem już dzisiaj bażanty, ale zapomniałem, że jeszcze są mi potrzebne genetyki. I zrobię sobie je zaraz na czarno i przy okazji Wam pokażę, jak to zrobić, jakich użyć do tego farb. Co jest nam potrzebne? Słuchajcie, ja to robię na patelni. Mam taką już zdezelowaną, która mi służy tylko do tego celu. Barwniki. Najlepszy barwnik, jaki jest do barwienia materiałów umowowych piór sierści, robi firma Veniard. Ja Wam pod filmikiem zalinkuję, gdzie można kupić. W Polsce chyba nie. Ja kiedyś kupowałem w Anglii, a później sprowadził je Romek Sebesta do takiego czeskiego sklepu. Też Wam zalinkuję. To są naprawdę rewelacyjne farby. Możecie próbować też innymi takimi... Oj, może się mi uda. Możecie próbować też takimi zwykłymi barwnikami, ale tutaj nie ma szans tymi uzyskać tej głębi koloru i intensywności, co właśnie tymi od Veniarda. Ok, mamy barwnik. Co jest potrzebne? Jeszcze, co jest bardzo ważne, kwas. Tym kwasem może być ocet. Nie przygotowałem. Może być ocet, którego dodajemy do barwienia. Ale już najlepszy będzie kwas mrówkowy. Nie wiem, gdzie możecie się w taki zaopatrzyć. Ja mam od kolegi po prostu. Ten kwas dodajemy, jak już troszeczkę temperatura wody wzrośnie podczas mieszania, dodajemy tego kwasu i wtedy materiał przechodzi nam kolorem. Ten kwas ogólnie po prostu troszeczkę niszczy tak jakby strukturę pióra czy sierści, dlatego ta farba w niego tak dobrze wnika. Ok, ja sobie włączę. Niech się mi to grzeje. Barwnik już tutaj dodałem. Dodajecie po prostu na oko, bo to nie ma jakichś miarek, żeby na przykład do farbienia piórka dać tyle, do sierści tyle. Musicie wszystko sobie sami dobrać na oko. Ale jeżeli będziecie używali tych Veniardów, dodawajcie naprawdę takie szczypty, coś w tym stylu, bo one są naprawdę mega intensywnie, kolory mega mocne. Sami będziecie widzieli po prostu, jak się Wam ta woda zafarbi. Coś takiego. I teraz tak, jak przygotować pióra? Absolutną podstawą jest dobre odtłuszczenie. To jest podstawa. Jeżeli tego nie zrobicie, nie zafarbicie żadnego materiału tak, jak chcecie. Ja sobie to tutaj przemieszam. Ciutek, bo już to mam dosyć ciepłe. Ok. Czym dobrze odtłuścić pióra? Najzwyklejszy płyn do naczyń. Lub jest też taki płyn, który się nazywa Meglio. Ja go nie mam niestety tutaj pod ręką. Ale zobaczę jeszcze. Jest, kochani, udało się, jest i Meglio. Naprawdę rewelacyjnie odtłuścimy każdy materiał. Spsikujemy tym, myjemy i płuczemy gorącą wodą. Ja zaraz to będę robił. No i pióra mam już odtłuszczone. Zapalam gaz i wrzucam.
Teraz bierzemy sobie coś do mieszania i będziemy gotowali naszą zupę z piór. Barwienie materiałów to super sprawa, bo możecie zrobić tak jak na przykład ja, jest to bardzo duża oszczędność. Jak widzicie, mam tutaj kapkę Grizzly od Whitinga i z takiej kapki Grizzly mogę sobie zrobić jakie tylko kolory chcę. Samemu wystarczy kupić sobie po prostu te barwniki, nauczyć się jak barwić i słuchajcie, jedną kapkę możecie sobie podzielić na 3-4 części i na właśnie te 3-4 kolory sobie zafarbić. A kupiliście tylko jeden kolor, no nie? Troszeczkę mi tutaj wrze. A nie powinno. Nie możemy doprowadzić, to jest bardzo ważna sprawa, do tego, żeby nam cała ta kąpiel się gotowała. Dlatego ciągle to mieszamy. 80 stopni uważam, że to jest takie max 80-90. Bo jeżeli to wszystko zagotujecie, pióra wam będą po prostu pękały. Ok, to jest ten moment, gdzie dodajemy kwas. Wy na przykład do takiej ilości dodacie sobie ze 2 kieliszki octu na przykład. Jest to bardzo ważne, żeby to utrwaliło wam kolor. No i przede wszystkim też dzięki temu lepiej się wam to wszystko zafarbi. Kolory będą o wiele bardziej intensywne. Spójrzcie. Ja to wyłączam teraz. I to powinno sobie jeszcze troszeczkę postać, ale ja wam pokażę już, jaki mamy efekt. Popatrzcie. Był Grizzly. Jest czarny. A ja teraz na szybko wysuszę wyjmę kilka piór. Przy pomocy ściereczki je troszeczkę odsączę z wody i delikatnie potraktuję suszarką do włosów, ale jeżeli tak będziecie robić, to też róbcie to z umiarem. Po prostu tylko to troszeczkę przesuszcie, a później odłóżcie, rozłóżcie gdzieś w jakieś ładne, suche miejsce. Niech sobie to wam samo wyschnie, wtedy będzie najlepiej. Ja wyciągam kilka promieni, żeby wam pokazać i widzimy się zaraz. Spójrzcie, tak wygląda efekt naszej pracy. Pięknie wybarwione pióra. No i to by było z mojej strony na tyle. Mniej więcej już wiecie, jak to zrobić. W linku będzie, pod filmem będzie link, gdzie możecie sobie takie farby kupić. A o wszystkim innym już wam opowiedziałem. Dzięki za oglądanie, zostawcie jakieś łapki, zostawcie jakieś komentarze dla wsparcia kanału. Trzymajcie się i działajcie owocnie przy imadłach. Cześć!